What we do here is go back. Cześć wszystkim, z tej strony Czerni, a dzisiaj moi drodzy kolejny odcinek serii Super Moto Build. Tak się to chyba nazywa. Nie wiem, jeszcze nie jestem pewien, bo nagrywamy po sobie te odcinki. I co? I dzisiaj moi drodzy sprawdzimy sobie brzmienie tego wydeszku seryjnego, które mieliście okazję już usłyszeć, z brzmieniem wydeszku oryginalnego Akrapowicza. Udało mi się niedawno dorwać od jednego z was, od jednego z widzów, pozdrawiam swoją drogą, taki oto wydeszek, w zasadzie to końcówkę. I zobaczymy sobie, porównamy sobie... Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już kilka osób z naszej ekipy mają wydechy Akrapowicza, no i zdecydowanie jest różnica. Ja to miałem zdanie takie, że na tym wydechu odcina to tak brzmi, jakby kogoś razili prądem. Nie obrażając oczywiście wydechów KTM-a, ale no troszeczkę tak jest. Także porównamy sobie dźwięk. Na tym wydechu myślę, że będzie troszkę lepiej choć. Dobra, lecimy na razie odpalić go, troszeczkę rozgrzać. Chwilę pojeździmy, potestujemy jak to wygląda, żeby mieć później porównanie. Kask jeszcze z Moto Mikołajek. Także będziemy w świątecznej jeszcze atmosferze. A few moments later. O, ale zimne! Zimno! A tam gadasz, tam zimno! Ślisko. Kurde, trochę ta broda lata strasznie. Ale będzie taki element świąteczny. Trochę się spóźniliśmy z vlogmasami, ale będzie. Jeszcze magia świąt nas trzyma. Dokładnie. Kurde, jakoś ten wydech się zaczyna lepiej zmieniać. Nie wiem, o co chodzi, nie? Też mam takie wrażenie. Lecimy ze zmianą i zobaczymy, jak będzie działać na Atrapowiciu, jak to mówią. Także co moi drodzy, akrap założony, w sumie to będzie też twoja reakcja pierwsza, operatora, bo nie słyszał na żywo. I zobaczymy, wypowiesz się taką wiesz, szczerą ocenę dasz. Czy rzeczywiście jest różnica, czy nie, bo moim zdaniem nie. Jest. To już jest bardziej basowo. Moim zdaniem jest zdecydowanie różnica. Nie wiem, ja się muszę im przejechać i ocenić. To zobacz, moim zdaniem nawet inaczej troszkę chodzi, w sensie inaczej się jeździ. Tak, pasowo, zaraz ocenię. No jest różnica, nie powiem, że nie. No jest. Chodźcie, panie. Nie no, fakt, przyznam mu rację, pierwszy raz. O, patrzcie, z felą się ściga. Żebyście zobaczyli minę operatora. To jest różnica. To też inaczej, jak człowiek tak stoi z tyłu, bo tak z przodu jak jedzie, to aż tak tego nie czuć, tego dźwięku. Jak fela oceniasz? Jest dobrze? Jest dobrze? No jest to nic. Jaki banan na twarzy. Powiem wam, jest gnój. Jest very fast gnój. Thank you.
pamiętasz? Jest, dobrze, fest! Najlepsza jest twoja mina, to szkoda, że ja tego nie mam na GoPro, ale mina jest fest. Jest, fest! Ale tak, a potem jak go odpaliłeś, to tak, no, a potem... Oj, kurde, co się dzieje? Sorry ludzie, ale ręce mi się trzęsą, bo się przejechali mi zimno. To jest w kij różnica, ale już opona mi ślizga. Jest mega różnica. No, najlepiej to jest właśnie w tych zakresach takie, wiesz, no, tak jak mu tak pyk dajesz, to jest tak puch, puch, puch. Swoją drogą cinę, no też ma głośno, ale no, myślę, że warto. No, ja już powiedziałem do kamery, że warto, że w końcu ci się coś udało. Pierwszy zakup, taki poważniejszy do kata i bez kitu, no jest różnica, jakby nie patrzeć. To by było na tyle w tym odcinku. No i zdaniem jest naprawdę duża różnica, ale tak człowiek w ogóle zmienił się mu nastrój. Na początku tak, wiesz, po tym pierwszym, no spoko, nie, spoko, teraz każdy szczęśliwy, bo pohałasował. Operator cały się trzęsie. Jest dobrze, jest i tak zimno. I co? I moim zdaniem to jest taki w sumie jeden z pierwszych, poważniejszych zakupów do kata, ale nie ostatni. I co? I moim zdaniem warto, naprawdę warto, bo w porównaniu do tego wydeszku, to tamten, ło, człowiek. Świat i ludzie. I ten jest w ogóle cięższy, dużo cięższy, kurde. No teraz to nie wiem, czy masz porównanie, bo chyba tam tego nie targałeś. Nie, targałeś. No. To ten jest, kurde, no, cięższy. Cięższy jest. Cięższy. Ale jaki cieplutki jest, jak mi cię po ręce teraz. I przede wszystkim miałem myśli takie, żeby może kupić właśnie fejka krapa i ten, i założyć, ale dużo ludzi mi odradzało i tak w sumie nie byłem przekonany. A trafiła się, mówię, fajna okazja od innego z widza, to postanowiłem, że zakupimy. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szykuję dla was jeszcze kilkanaście innych odcinków właśnie z projektu tego motorka i mam nadzieję, że to wszystko wypali. I co? Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Tak to teraz modnie jest, także zostawisz to na palcu i że klikamy, nie? Dzięki wielkie, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano!